Halo, halo widzowie. Witam was w kolejnym odcineczku z GTA. I zaczynamy misję dla tych ćpunów, których spotkaliśmy. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay, I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit, but so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again, and that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. Co on robi tam z tyłu? Cząsta, ja pierdolę. Okay. The Sindacos are on the warpath. Okay? I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now the Farellis. They will take this opportunity to rodzina Farelli to nie any jest on my turf, I will get the axe, mafiozi? To nie są ci? Też zastanawiam. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing. Ja zastanawiam teraz, czy to nie była właśnie ta familia. So here I am, about to try and rescue some guy that's scared half to death. If he wake up through all this, I'm screwed. Weźmy sobie może to turismo. Nada się bardziej niż motor. Hopa na klatę. Jedziemy. Czyli będziemy ratować hopa, którego my tam zastraszaliśmy. No dobra. Patriocik. Ja bym patriota przygarnął bardziej, ze względu na jego wytrzymałość. No i fenomenalnie. Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Teraz musimy znaleźć ten ambulans. Dobrze, że wziąłem tego patriota, bo w sumie coś wytrzymałego, serio się przyda. Pojedziemy pierw po to ambulans po lewej, co jest. Będzie nam najwygodniej. No tamte są bliżej siebie. A takie odludki najczęściej, kurde, pojedyncze, to jest też pułapka. I co ja tu mam zrobić? Sorki. Aha, czyli postaranujemy, czyli... Wybór pojazdu z mojej strony jak najbardziej na plus. Mam wrażenie, że to GTA chodzi w 60 klatkach, nie w 144, i mnie to irytuje. No ale trudno, już przeżyjemy to. Mogą być widzowie problemy z odcinkami w następnym tygodniu, jak nie mam, ze względu na przeprowadzkę. Ale jeżeli będzie parę dni tam delayu, to dacie sobie radę. Trochę ją trzeba... Nie chcę jej też za nadto rozwalić. All right, who's messing with Farelli's business? Yeah, who's got a death wish? Dobra. I palimy stąd wroty. No i dwie gwiazdeczki. Fenomenalnie. Tak, to... No Sentinelen, to muszą być oni.
A no nie są z Liberty City. W takim razie. A ten ambulans tak drewnianie jeździ. Mam wrażenie. Dobra, no co? Przynajmniej spokojnie sobie dojechaliśmy. Hey, Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. No i jedna rzecz z głowy. Misja na co? No, co to może, że ten? Ops, że ten znowu. Nie, już myślałem. Dobra, jedziemy tam na co? Nie, nie kojarzę tej misji. Co to jest za co? O. No, policja. Dla tych. Dla tępeniego i tak dalej. Chyba to będzie misja, nie? Ale pierwszy. Nie no, może nie pierwszy, ale. Nie kojarzę jechania tutaj po misję. Jednak jak patrzę na lokalizację i na to, że skracę, no to raczej powiedziałbym, że to jest dla właśnie dla policji. No, skakuj CJ. No bo jaka to jeszcze inna misja mogłaby być? No clue. No, oczywiście. Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys. Now, why don't I believe you? Get over here. Now, things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge. Hey, uh-huh. Listen to the man. We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas. Oh, how you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa, what the fuck? Get up, bitch! Tyle tego wrotu się dzieje, żeby wybuchło. Now there's a ruined town out west of here. Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. No dobra, szefie, się robi. Przedał nam cios wątroby i teraz jeszcze misja. To frajer. Mamy czegoś, kurczę, szybszego byśmy potrzebowali. Nie, takim główienkiem się będziemy wozić. No jak mus to mus, nie? Nie mogę się doczekać tego kolejnego naszego GTA, bo tam. Znaczy w sumie też będą wolna opa. Dopiero w piątce nie będziemy narzekać na poruszanie się. Ze względu na tego buga do speedowania się. Ale to chyba. Nie wiem właśnie, czy on jest dalej sfiksowany, czy on dalej jest, bo to w sumie częścią gry się stało. Też takie gentle hamowanie przy wjeździe na te, na chodniki, powoduje, że szybciej jedziemy, nie? Tam abilitką tego też tak można jeździć. Jak on miał? Franklina, o właśnie. Ale przed nami tak jeszcze to mroczne GTA, aż tak to ujmę. Na mroczne GTA mam na myśli GTA 4. Gdzie już tematyka robi się poważna. W sumie fajnie, że taki klimat poszli z jedną odsłoną GTA. I wydaje mi się, że ona byłaby totalnie na topie, gdyby nie to,
zepsuli optymalizację. I to był ich największy problem w tym GTA, że zepsuli właśnie tą przeklętą optymalizację. No tak naprawdę historia cudowna, mimo iż już nie pamiętam całej. O kurde, a tutaj nie powinienem tak na cwaniaka chyba się pokazywać. Tu szczelanina będzie. Pik. Pik. O, gdybym tylko miał wyrzutnię rakiet. Czy nie mam o dziwo. Dobra, drugim helikopterem mam jeszcze go gonić fenomenalnie, nawet nie wiem gdzie on jest. Dobra, widzimy go. Chociaż tyle. Czy ja mogę go wyautować gdzieś tutaj? A tym się, że będę tam tak latał, się pogrzało chyba totalnie. No on ma ten... tą mechanikę. Nie wiem, czy pamiętacie jak ona się nazywała, ale ona sztucznie tworzy gapa między wami a... kimś, kogo gonicie, nie? Super, nad bazą wojskową przelatujemy, jeszcze lepiej. Oczywiście we mnie, nie? Dobrze, że jestem fenomenalnym tym. Odrzutowce mi nie straszne. Pięć gwiazdek policji to ten chleb powszedni. No ale jak możecie zauważyć, cały czas jest ten taki sam gap jest między nami. Dobrze, że wyskoczyłem. Robiłem to w porę. Jeszcze jestem deduwa tutaj akurat. 5 gwiazdek to jest sada. Spoko, niech sobie puszcza, ja go mu nie bronię. Gasimy syreny. Tell me jak ja mam się tam dostać. Okej, ten. Chyba tak z głową teraz zrobić. Żeby też się nie wrócić, bo szkoda. Co się działo tam? M-kę wyciągamy. Piętro niżej, piętro nad nami jest. Jeszcze jedno.
job with a name badge, fool! Serio? Ja, jerzcie. Zostałem ograny, nie? Nie sądzę, że ktoś tak bardzo mi napluje do mordy w tym GTA. Nie, że mam jeszcze policję na karku. To jeszcze tamtego muszę gagapkę gonić. No cholera, jasno. Daleko mi nie ucieknie, no. Tak to jest, jak ktoś nie gra na bieżąco w to GTA, nie? Aut jest... aha. Ja myślałem, że on przeskoczył, że gdzieś to wyskok jest. Jeszcze jakiś cwaniak? Nawet blisko nie było. Sobie gierkę zapiszemy, żeby się wyleczyć do fulla. Weźmiemy sobie kolejną misję dla kasyna tego drugiego. To są te ćpuny. Oh yeah, ćpuning. Także teraz tak. Ja sam się coś jeszcze tutaj trzeba zrobić, ale jeszcze nie dzwonił ten Penny. Także chyba z bomby następna misja. Zawiem sobie autko tutaj, pyk pyk. I lecimy dur. My will to live here. Please go away. Please go away. No, Rocky Gachad, Carlson. Oh, baby, I'm back. I am back. Let's get this show on the road. The good doctor has revived the patient. Thank you, sweet thank as my you, son. Sweet. You. So everything straight now? No, absolutely not. I'm still screwed. Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind. What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes. Grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this That's town what up. I'm saying. So where we going? Details. Details. Let's just get there. Rack them up, Mako. What's the matter with you? Nie, że... Chyba przesada.
Okay, boss man, where to? I gotta get out of this game. Shit, my nose is pissing like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, would you please? Come on, come on, come on. What are you, an old lady? So you trying to get out? Yes, God, yes. I want to do something safe and legal and boring with people that like me. And have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Damn, I'm just so tired of all this life. Tak dziwne spojrzenie na... No co ją przyszłaś, to tam powiedziała. My damn shirt and everything. It's my best shirt too. Doesn't this shirt look good on me? Nie jest na stronę wyrobienia. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Okay, let's get this over with. I'm the boss. I am the boss. I'm the boss. I am the boss. Teraz wyciągnę sobie MK. Na spokoju. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in, I'ma wait. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please, please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, jakiś trap, chyba, you co? The boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. I am the boss. Hey, boss, boys, nam chyba tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh! Mm-hmm. Hey, Ken! Oh! My crisis fucking thing. Ken, como esta? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And yeah. Who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh my head. Oh, God. It's him. Oh! My heart. Damn, that nigga fucked up. Fuck. Oh, the slow-mo. Cały tłuszcz masarni się pali. No niepoważnie, ani są. Dobra, starczy tego slow-mo, co? Shit! They started a fire to keep us back! There must be an extinguisher here somewhere! Find it! Carl, leave no witnesses or we're dead meat! I got the extinguisher. Take those guys out and I'll put out the flames. I need this more than you, I think. I'm gonna start up the meat track. Stand back. I'm gonna blast these flames. Hey, what was you saying? Gdzie kolejny? Dobra. Well, what are you waiting for? Waliśmy gaśnicą w ryj. Kościół. This. I'm gonna hide in the freezer. Can I have this? Ooh, kamizeleczka. Ona nie strzela, bo web zaraz dostaniesz, ok. It's my kind of right, bitch. Kurde, tych ledwo widać. Kolejny leży. This is so exciting, Tommy. It's like old times. Who the fuck is Tom? A ten... dobra. Holy fuck, what is it about my luck?
Wiem już, kto to jest. To jest przecież nasz ziomek z tego. Z Vice City. Ken. No to musi być on. Well done, CJ. No i fenomenalnie. No cały czas o Tommy mówi, Tommy Vercetti. Ciekawe, co z nim się stało. Bo nie było mowy, że nie żyje czy coś. Shit, we gotta get the fuck out of here. We need some wheels. Get me back to Caligula's. You calm down and follow my lead. Holy fuck, man. We work well as a team together, huh, CJ? You and me tearing this town up? Nobody can stop us. Nobody in the world. Johnny's a done deal, and so is his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm screwed. I'm fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man. They gotta think you did. I'll think of something. I promise. No dobra, jak CJ wymyśli, to CJ wymyśli, nie? Kropka piła. Wow. O nie, skipnąłem przypadek. Ja dupia. Dobra. Nie wiem, tak instynktownie spację kliknąłem, dobra widzowie. Sorki za to. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. I widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.